Dobrze, jesteśmy z powrotem w kampanii Army 3. Myślałem, że kliknąłem dobry przycisk, ale jednak nie. Z powrotem, gdzie tutaj właśnie Starwu rozmawia z miejscowym AAF. Mnie to martwi jednak. Mam być gotowy do jazdy, więc ja w sumie zrobię tak. Ta 50 do mnie celuje, nie? I właśnie zaczynają celować do mnie. Falcon to Slingshot, come in, over. Miller, it's Kerry. Slingshot is occupied right now. I read you loud and clear. Over. Ah, I didn't think you made it, Corporal. Anyway, I've had to change the rendezvous. CSAT moved in. Yeah, I can kind of see that. We're at the factory now. This place is crawling with it. Indeed. The new RV is at 048170. That should be just northwest of where you are now. Make sure Slingshot knows. Over. Will do. Looks like we'll have to head in that direction anyway. Copy. See you soon. It's good to hear from you, Kerry. Out. Dobrze to celować, dobra. Dobra. Bo to ogarnął, że musi już iść. Czemu omijasz całego Hanwika? To wytyczenie tras. Arma. Change of plan, American. We must divert left. Yeah, I just spoke to Captain Miller. You know Miller? Yeah, long story. Anyway, he wants you to know he's had to move the rendezvous. So it looks like we're going left anyway. Fine. Drive on. I do not like the look of this. Not at all. Stay alert. Slingshot, come in. This is Slingshot. CSAT have compromised my position. Recommend you avoid direct approach. Over. Understood, Falcon. We'll be there shortly. Out. You know, there's only two of us. And you don't have a gun. Three. I have another man on his way. Dobra, rozumiem. Turn right. Mam nadzieję, że dobrze jadę, nie? Okay, left. Stop the truck. I will stay with the truck, American. We must get away from here quickly. Slingshot, in position above you. Falcon, just south of you. I see four CSAT soldiers. Over. Roger that. Okay, Kerry, there's at least four right on top of me as well. I'll open up once you move in. You, up top, fire on my lead. Understood? Yes, of course. Dobra. Okej, zapisywanie było, więc spoko. Ja nikogo nie widzę przez tą mgłę, nie? To jest najgorsze, że ja nic nie widzę przez tą mgłę. To jest duża strasznie. Ruskie przyjechały. I ogólnie tutaj są dźwięki z gry takie jak były na podstawce, nie? Pan nic nie widzi. Ja jestem tu. Gdzie były na podstawce? Czekajcie chwilę, pocznę. 23 metry, żeby pomóc. Okej, ja dalej nic nie widzę. Myślę, że oni też mnie nie widzą.
To był głupi pomysł, Gaspi. Nie, wczytamy, jeszcze raz to zrobimy. Ja wiem, gdzie już iść, wiem, gdzie jak są. Ja się położę i po prostu ich wysprejuję. Będzie dobry pomysł wtedy. Tu będzie dobry pomysł. Dobra. Radamy sobie radę. Na spokojnie, wiem, gdzie są dopiero, więc ja mogę sobie iść na spokojnie jeszcze. Fajnie, że na tej mapie takie kropki fajne robią. Dalej. Dobra. W ogóle ten mundur nie jest chyba myty przez 3 dni, więc on nie wie w pizdu. Tyle biegania było, tyle razy ile my tam biegaliśmy, już śmierć otarliśmy, to my jej bijemy w ogóle w pizdu, raz po zapachu można wykryć. Co? Tu mogę włączyć piesa? Tam gdzie piesa. To jest to drzewo, gdzie zginąłem. Tam jest to drzewo, co? Tak czy nie? Tak, tam. Wysprejuję po prostu. Nic nie widać. Podobuje. O kurwa. Ła, wybrałem już serię włączoną. Dawaj Miller, zabij go! Zabij go Miller! Kurwa, nie zabijesz go? To nie jest. Jest coś pizga. Ja zapiszę grę. Wolę się, wolę nie wyjść i zginąć. Tam pizga. Już? Padł. Wal. Nie się łączyć, wywal, wywal. Dobra, te dwa jeszcze zostaw. Killer. Jeszcze ktoś został? Kurwa jeszcze. O. Okay, I'm clear. Slingshot, get over here with the truck. Shit. Slingshot, do you copy? Over. God damn it, Falcon. Our truck is wrecked. C-Sat will be all over this area in no time. We must split up. Head north. Stick to the forest. Meet at our camp. Hey Falcon, you people owe us for saving your life again today. Slingshot out. Okay, fall on me, Kerry. We've got to move. Okay. Come on, let's get out of here. Dobra, zapiszemy grę. Poprawimy się na krześle i biegniemy, nie? Poprawimy mikrofon. Jazda, Miller. Tylko że ja nie mam dużo amunicji, nie? Nie, dobra. Może następnym razem. Może sobie poprawimy sobie razem takimi rzeczami. Próbujemy przynajmniej. Chcemy użyć dużej wariacji broni, bo wiem, że to jest na RHS-ach, więc to jest dużo broni. Więc próbujemy się pobawić na przykład, nie wiem, jakimś ciężkim karabinem maszynowym. Chociaż to nie wypada w takich akcjach mieć KM-a, ale no. Kerry, just how did you end up here? Lieutenant James, he left me with the gorillas someplace south of here. I think he had some sort of operation in that area? Yes, of course. So you met with the rest of his team? Yeah. Some new guys. Brits, I guess. For now, Corporal, let's focus on getting to their camp.
Commander Stavro will explain the situation. Who? Ale dobrze, że tutaj akurat się misja kończy. Znaczy, daj, będziemy biec. Te misje nie są zbyt długie, ale... Jak to no entry, kurwa? Cozy. Well, it's better than nothing. So, that Stavro over there, I believe you two have met. Wait, he's Stavro? That explains a lot. He leads his cell. He's holding a debrief now. After what happened to me in Kavala, I can hardly blame him. Anyway, they're expecting us. Let's not keep them waiting. And Kerry, thanks for your help earlier. Don't mention it, Captain. Okay. Dobra, idziemy na odprawę. Gdzie moja... ospreja dostałem? O kurde. Welcome everyone. It is good to see you all here. For the sake of our new friends, my name is Kostas Stavro. Together with my brothers here today, we form one cell of the FIA. We reject the false regime in our nation. We fight to restore our freedom. The situation, as it stands, is complex. For many months now, CSET forces have been a blight upon our homeland. They have trained and supported the AAF, the right hand of the government in Pyrgos. Yet now they have militarized. They have moved into our towns and villages. They have brought bloodshed to our homes. Communication with the outside world has become increasingly difficult. The last we heard, Pyrgos blamed NATO for supporting a terrorist attack on Stratos. Their CSET partners have stood behind them. The global situation has become critical. And in these troubled times, it is good to see a familiar face. I would like to welcome back our British friend here and his men. Welcome back, Scott. May the future bring good fortune with you at our side. Okay. 10 dni później. O kurwa, tak długo tam już siedzimy. O kurde. Trochę już się nauczyliśmy. Zgłoś się. Idź do opatrzenia. Jesteśmy tu na północy. Okej, okay, to jest FIA. Grupa Północ, Kapitan Starwu. Grupa Zachód. Grupa Środek. Czyli co, to jest nasz teren, a to jest teren wroga. Okej, okay, jest rada śmigłowców, batalion zmechanizowany, brawo kompania, batalion śmigłowców. No jest CSAT taki potężny tutaj, dobra. All right, Kerry. Glad to see you made it. Anyway, Miller's put together a plan with Stavra. You coming? Okay, so here's the situation. The recent attack on Kavala hit us hard. We lost valuable equipment and munitions, several months of supplies. And to make matters worse, with Nikos still missing in action, we've lost a key link in our supply network. We are not desperate. Not yet, at least. But the situation is only going to get worse from here.
We must act now. We must strengthen our hand while we still can. Our British friend here has offered us a solution. Part of Miller's team has been scouting enemy movement to the south. There is a weekly supply run between Agios Dionysios and a CSAT outpost in Phocia. His team will move in, ambush the convoy, and deliver the supply truck to one of our teams. So, unless there's any objections, I say we do this. Okay. Uzbrój się. Gdzie jest zbrojownia? Ja się pytam. W domku. Okej. The AAF do not learn quickly. What do you mean? Well, one of our contacts gave us a tip. They were to build a new checkpoint, part of this new offensive near the north. They first. Aż podskoczył, że co tu mamy? Wiecie co? Kusi mnie. Dobrze, to. Kusi mnie to, czyli ściągamy tego gripa, ściągamy to. Dajemy to. Tego gripa, chociaż nie, to jest bipod, to nie. Tyk. To magii do tego. A co tu jeszcze mam? Trochę granatów. Puchowy. Granat. Mam 200 naboi. Nowy magazynek do berety by się przydał. No tu są same do koltów. Dawaj kolta w takim razie. Kurwa mać. Dobra, to ja wysadzę to po prostu. Cała misja się od nowa zacznie. Dużo nie zrobiłem, więc... Będzie cały briefing od nowa, czy... Tak, cały briefing od nowa, więc ja go dla was przeskipuję. Będziemy zaraz się widzieć z powrotem. Dobrze, jesteśmy. Dobra, teraz tak. Może... A, zmieniło sprzęt cały. Więc to jest już teraz problem, bo nie ma tej broni, którą chciałem. To jest kara za moje grzechy. Co tu mamy? Pewno chciałbym lornetkę, bo nie mam. Ładunki mam. Palić. Apteczkę bym wziął. Taka. Apteczkę mogę wywalić. Wezmę sobie zestaw pierwszy pomoc. To. Mam 6. To wystarczy na moje ten.
Kolej jeden granat. Dobra. Nic bym chciał, tylko czy to jest amunicja do G36? Nie mam nic do G36, więc to wywalam z powrotem. Muszę wziąć jakąś broń. Jaką wezmę broń? Próbuję wziąć to. K11 mod 0. To jest wyborówka. Więc tu się pobawimy nią chyba. Teraz. I teraz tak. MK11. Co pasuje do MK11? Kurwa, nic ty nie masz do pasuje do MK11. Stanagi nie pasują. Dobra, dawaj mi. I daj. Tu co jest dużego? Mundury. Samo spraya. Palcie się. Ale sobie wezmę bandanę. Oliwę. Okej. Okay. Tę mam. Mam swój G3, ale mogę zmienić na ten. Tak, chociaż nie. Zostawmy swój multicam. Bo jednak tutaj ważne. RPG. Na pewno muszę wywalić tego cwaniaka, bo nie mam do niego amunicji. Kałach tobie pasuje. Dobra, w sumie pobawmy się kałachem. Dawaj kałacha. Dawaj mu nic do kałacha. Dobra. To jest kałach z szyną, widzę od razu. Inny kałach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć magazynków. Dobra. I jakiś celownik do niego by się przydał. Flashlight na pewno. W sumie to czekajcie, to był G36 z ładnym celownikiem, fajnym takim. Dawaj to, ściągaj celownik, ściągaj to, wywalaj to, bierz kałacha. No i to samo na to jeden więcej mam. Wywal. Jeden więcej mam, więc tak z powrotem. A za dużo miałem. Ja. Teraz ja chcę ten celownik tutaj. I jeszcze... Zgubiłem to. Miałem to przecież. Nie ściągnąłem z tego. Chyba. Waliłem gdzieś. Dobra, ale sam fakt. Mam dobry celownik do kałaszka. Taki podoba. Dobra, dwa granaty, dwa dymne. Jestem gotowy. Dobra, ale my zaczniemy tę misję w kolejnym odcinku, więc ja będę się z wami żegnał. Na razie, cześć, do widzenia. Jednak nie skończymy tego filmu. Tak trochę sprawdziłem. Bo trzeba najpierw zacząć misję, żeby się zapisała gra. Gra się jeszcze nie zapisze, więc... Cześć, mordy. Teraz jak to wygląda? Znaczy taka szybka odprawa, którą chcę zobaczyć. Tu jest tak, wykryj ciężarówkę, ukryj ciężarówkę, wykluczone. Gdzie jestem? Kradnij ciężarówkę. Spotter. Gdzie jestem? Tu. Falcon 2. To jest Omega. Okej, okay, czyli musimy wykraść ciężarówkę. I stąd zgaduję. Dobra. Mówimy. Dobra, a w tym momencie zapiszemy i wyjdziemy, więc ja się jeszcze raz z wami żegnam. Na razie.